Witajcie, z tej strony Patryk, a dzisiaj chciałbym Wam pokazać kolejną ważną kwestię odnośnie LEDów adresowalnych. Czyli jeżeli mamy dwa ucięte kawałki, jak złączyć je razem? Jakie są takie podstawowe sposoby na łączenie pasków ARGB razem? Mam tutaj, nie wiem ile to może być, około pół metra LEDów adresowalnych. Są to oczywiście WSKi 2812B, 60 LEDów na metr, czarne PCB. Oczywiście, jeżeli chcielibyście kupić takie LEDy, zapraszam do linku w opisie. Ale nie o tym rzecz. Mam tutaj taki oto kawałeczek. Powiedzmy, że do tych LEDów będę potrzebował dolutować sobie tylko tyle, bo tyle akurat mi brakło. Więc jak to zrobić najbardziej poprawnie i jak połączyć ten pasek do tego paska? Już Wam pokazuję. Zacznijmy od tego, że mamy trzy podstawowe sposoby łączenia pasków ARGB razem. Pierwszy sposób to przyłączenie pasków razem i zlutowanie ścieżek. Drugi sposób to zlutowanie do jednej, jak i do drugiej strony taśmy końcówek JST i złączenie ich końcówkami. Oraz trzeci sposób, użycie kabelków. Ja tutaj polecam przewody na przykład LGY 0,5 albo 0,75 mm. No i takim kabelkiem łączymy jedną taśmę z drugą. To co musicie wiedzieć, to oczywiście WSKi 2812B można ciąć dosłownie co diodę, więc tam gdzie są takie pomarańczowe pady, tam ten pasek można przeciąć. A dlaczego to jest ważne? Ponieważ sporo osób pyta, czy jak utnie w jakimś miejscu taśmę, to czy dalsza część tej taśmy jest już do wyrzucenia, się do niczego nie nadaje. Słuchajcie, jeżeli utniecie sobie taśmę w jakimś miejscu, to dalszą część taśmy możecie dalej wykorzystać, ponieważ to jest dalej w pełni sprawna taśma LED adresowalna. Więc możecie sobie do tego drugiego kawałka dolutować końcówkę, albo połączyć go z tym pierwszym kawałkiem z powrotem i wszystko będzie działać. Na sam początek spróbujemy pierwszej metody, czyli złączenie dwóch przeciętych pasków razem. Na sam początek polecałbym Wam odklejenie troszeczkę tej taśmy dwustronnej, która jest od spodu i przyklejenie naszego paska na przykład do blatu. I tak samo robimy z drugim paskiem, no i zsuwamy je razem, żeby było jak najbliżej, dzięki czemu będzie nam łatwo te paski zlutować razem. Następnie bierzemy lutownicę, przykładamy grot lutowniczy do jednego z padów, przesuwamy na drugi, no i taką samą czynność powtarzamy dla drugiej oraz trzeciej ścieżki. Teraz czas podpiąć nasze LEDy pod kontroler i jak możemy zauważyć, nasz dolutowany pasek jak najbardziej działa. Teraz czas na drugi sposób łączenia pasków, czyli poprzez dwie końcówki. Oczywiście są to końcówki JST-SW, trzypinowe. Potrzebujemy wtyczki żeńskiej oraz męskiej, żebyśmy mogli po prostu złączyć je razem. No i również zwracajcie uwagę na strzałeczkę, która jest na taśmie. Strzałeczka musi iść w tym samym kierunku, co jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli zlutujecie sobie taśmę, że z jednej strony idą strzałki w tę stronę, z drugiej strony idą strzałki w tę stronę, to jedna z taśm nie będzie działać, więc miejcie to na uwadze. Lutowanie jest bardzo proste. Bierzemy nasz kabelek, przykładamy do naszego padu lutowniczego, nasz rozgrzany grot przykładamy do padu, no i następnie możecie zauważyć, cyna bardzo ładnie rozlewa się wokół naszego kabelka. No i taką czynność powtarzamy dla kolejnych dwóch padów, a następnie dla drugiej taśmy LED. No i jak już mamy wszystko polutowane, to znowu podpinamy naszą taśmę LED pod kontroler ARGB, no i sprawdzamy, czy działa. No jak możecie zauważyć, u mnie działa jak najbardziej. No i został trzeci sposób. Trzeci, czyli bez żadnych wtyczek, po prostu kable. Same kable lutujemy do taśmy LED 1 i taśmy LED numer 2. Pamiętając oczywiście, aby kabel z plus 5V podłączyć do kabla z plus 5V w drugim pasku, kabel z datą z paska numer 1 podłączyć z datą z paska numer 2 oraz GND z jednego paska połączyć z GND z paska numer 2. No i teraz znowu podłączamy pod nasz kontroler. No jak możemy zauważyć, wszystko jak najbardziej działa. Wiem o tym spokojnie, że jest jeszcze jeden sposób łączenia taśm LED, czyli tak zwane szybkozłączki. Wiecie, że z jednej strony wkładacie jedną taśmę LED, ściskacie, z drugiej strony wkładacie drugą taśmę LED i też ściskacie, no i to ma działać. Niestety realia są troszeczkę inne. Mianowicie, po pierwsze jest dość duży spadek napięcia na tych złączkach, a po drugie bardzo często się albo rozłączają, albo coś nie łączą i w ogóle. No i powoduje to tyle, że wasz drugi pasek albo przestaje świecić w ogóle, zaczyna mrugać i różne inne rzeczy się dzieją. Więc szczerze mówiąc, jeżeli umiecie lutować, albo chociaż odrobinkę umiecie lutować, to polecam Wam użyć właśnie któregoś z tych poprzednich sposobów. Jeżeli już naprawdę nie potraficie, nie chcecie lutować, to możecie, ale jednak miejcie to na uwadze, że możecie mieć mały problem z tą drugą taśmą dołączoną, że może Wam przestać świecić, albo może Wam po prostu zacząć mrugać, ponieważ coś będzie nie łączyć. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie LEDów, czy odnośnie łączenia, to piszcie oczywiście w komentarzu, a ja postaram się Wam na wszystkie pytania odpowiedzieć. Zachęcam do stawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji, a my widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!